teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. I popatrzmy, parkowanie równoległe tyłem z prawej strony. Zaczynamy od ustawienia około 80 cm do metra od pojazdu. Włączyła kierunkowskaz. I teraz ważny moment, a mianowicie punkt, w którym rozpoczniemy nabieranie kąta. Zwróćmy uwagę, tutaj mamy to pokazane właśnie dokładnie. I popatrzmy, rozpoczyna nabieranie kąta. Przypominam, kąt ma być odpowiedni do ilości miejsca. W jaki sposób to robimy? Ano w lewym lusterku musimy zobaczyć oba reflektory i kawałek krawężnika pojazdu, przed którym będziemy parkować. Popatrzmy, jak to na rysunku wygląda. Ta linia zielona przerywana pokazuje, jak to powinno wyglądać. A tu mamy widok z lusterka, jak to powinno wyglądać. Nabraliśmy odpowiedniego kąta, rozpoczynamy wjazd. Popatrzmy, w którym momencie rozpoczynamy kręcenie kierownicą w prawo. W momencie, gdy nasze lusterko minęło narożnik pojazdu, rozpoczynamy skręcanie. Drugim takim punktem to jest moment, kiedy w lusterku ginie nam krawężnik. I popatrzcie, idealne parkowanie. Prawe przednie koło skręcone, oparło się o krawężnik. To jest informacja, że dojechaliśmy już do krawężnika, czyli możemy zakończyć parkowanie. O, idealnie przy krawężniczku. I tak powinno wyglądać parkowanie równoległe. Auto ustawione równolegle do krawężnika i w świetle pojazdu stojącego przed nami i za nami. Kół nie musimy prostować. Bo wyjeżdżamy po parkowaniu, wyjazd po parkowaniu, kierunkowskaz, tak. I pamiętajcie, żeby nie za wcześnie zacząć odkręcać te koła. Przy wyjeździe bardzo ważny moment, kiedy rozpoczynamy kręcenie kierownicą w prawo, żeby nie zarysować boku pojazdu. Teraz popatrzmy, jak to z drugiej strony wygląda. Zaczynamy parkowanie równoległe z prawej strony. Popatrzmy. Tak, pamiętać, odstęp jest bardzo ważny i moment zakręcenia, żeby cały czas ten odstęp, tak jak po prostej, tak w momencie, gdy nabieramy kąta, a nabieramy kąta na ten reflektor, tutaj widzimy tego auta, które stoi za nami. Czyli kąt odpowiedni do ilości miejsca. Tak. Pięknie robi to Kasia. I ważny moment, kiedy zaczynamy kręcić w lewo kierownicą. W chwili, gdy w lusterku znika krawężnik. Albo nasze lusterko przejechało koło reflektora tylnego. Idealnie. Popatrzcie, miejsce na jedno auto, pięknie. Moja szkoła. Upewniamy się jeszcze w lusterkach, czy zaparkowaliśmy prawidłowo, czyli czy nasze auto ustawione jest równolegle do krawężnika. Moja szkoła, można tak powiedzieć, tak? Idealnie zaparkowane. Czyli przyznajesz mi rację, że proste? Genialnie. Genialnie. Okay. Parkowanie równoległe tyłem z prawej strony. Ustawiamy się koło pojazdu. Podjeżdżamy na taką odległość, żeby nasze boczne lusterko było mniej więcej gdzieś za tym pojazdem na wysokości maski. Wsteczny bieg, kierunek prawy, upewniamy się o możliwości jazdy. Jeżeli ktoś nas omija, pozwalamy i zaczynamy, po upewnieniu zaczynamy jechać. Dojeżdżamy mniej więcej do momentu, jak nasze boczne lusterko zjeżdża się z lusterkiem auta, koło którego parkujemy. Zaczynamy kręcić do oporu kierownicą. Nabieramy kąta odpowiedniego do ilości miejsca. Zaczynamy prostować koła. Jedziemy na prostych kołach do momentu, jak w lusterku znika nam krawężnik i zaczynamy odkręcać w lewo auto. Wtedy
ustawia się idealnie, przednie, prawe koło, oparło się skręcone, oparło się o krawężnik, parkowanie, kończymy. Luz, hamulec ręczny, jesteśmy w świetle pojazdu, za którym parkujemy, parkowanie zaliczone i zakończone. Teraz po zaparkowaniu nie prostujemy kół, ponieważ na egzaminie mamy od razu po zaliczeniu manewru wyjechać, także kół nie prostujemy. Jedyneczka, opuszczamy ręczny, kieruneczek lewy, upewniamy się o możliwości jazdy, wyjeżdżamy. A teraz zaprezentujemy parkowanie, gdyby potrzebna była korekta. Proszę Państwa, wielokrotnie prosicie mnie o pokazanie parkowania równoległego tyłem z prawej z korektą. Pokażę, jak to robić. Proszę Państwa, ustawiamy się na początku, najpierw około pół metra do 80 cm od auta, za którym będziemy parkować. Ważne jest to, żebyśmy mieli proste koła, bo wtedy nam będzie zdecydowanie łatwiej wykonać manewr. Nasze lustereczko wyjeżdża za tył pojazdu, włączamy wsteczny bieg, kieruneczek, upewniamy się o możliwości jazdy, rozpoczynamy. Gdy nasze lusterko dojeżdża w tym przypadku do krawędzi pierwszych drzwi, tylnych, rozpoczynamy ostry skręt kierownicą do oporu w prawo. Nabieramy kąta odpowiedniego do ilości miejsca. W momencie, gdy mamy odpowiedni kąt, prostujemy koła. Wjeżdżamy w pole na prostych kołach do momentu, kiedy w prawym lusterku zniknie nam krawężnik, rozpoczynamy kręcenie. Skoro ma być to parkowanie z korektą, ja specjalnie nieodpowiednio zakręcę, żeby to koło prawe tylne oparło się o krawężnik. Teraz bardzo ważna kwestia. Bieg pierwszy i koła skręcamy do oporu w prawo, jak kierownica nam się oprze. I wtedy ta korekta ma sens, bo wtedy to auto ustawimy idealnie, tak, równolegle do krawężnika i w taki sposób zaparkowaliśmy równolegle, luz ręczny i na tym kończymy parkowanie. Proszę Państwa, zaprezentuję parkowanie równoległe z lewej strony tego pojazdu, który widzimy przed nami. Włączamy kierunkowskaz, upewniamy się o możliwości jazdy, podjeżdżamy na około pół metra do 70-80 cm od pojazdu, za którym będziemy parkować. Nasze auto możemy ustawić tak, żeby lustereczkiem wyjechało za tył tego pojazdu. Wsteczny bieg. Upewniamy się o możliwości jazdy. Rozpoczynamy parkowanie. Dojeżdżamy lusterkiem mniej więcej do słupka między przednimi a tylnymi drzwiami lub do lustereczka. Zaczynamy kręcić kierownicą w lewo. Nabieramy kąta odpowiedniego do ilości miejsca. Prostujemy koła, czyli około półtorej obrotu. Jedziemy do momentu, jak w lewym lusterku zniknie nam krawężnik. Jak krawężnik znika, zaczynamy kręcić kierownicą w prawo. Ustawiamy pojazd równolegle do krawędzi jezdni w świetle pojazdu. Jest zaparkowany. Pamiętamy o tym, nie prostujemy kół, jeżeli chodzi o egzamin, bo za chwilę będziemy wyjeżdżać, tak? Parkowanie, kończymy, luz ręczny, tak? Po zakończeniu parkowania wyjeżdżamy, czyli opuszczamy ręczny, jedyneczka, kieruneczek, upewniamy się o możliwości jazdy i wyjeżdżamy. Proszę Państwa, pytacie mnie często o zaprezentowanie parkowania równoległego tyłem z lewej czy z prawej strony z korektą. Pokażę, jak to wykonać, żeby ta korekta wyglądała w sposób prawidłowy, a nie pogorszyła efektu parkowania. Podjeżdżamy do pojazdu, za którym będziemy parkować, na odległość około pół metra do 80 cm. Nasze lusterko lewe boczne wyjeżdża za przód pojazdu. W takim miejscu się zatrzymujemy. Włączamy wsteczny bieg, kieruneczek już mamy, rozglądamy się, upewniamy się o możliwości jazdy, rozpoczynamy parkowanie. Jeżeli nasze lusterko lewe boczne zrówna się z lusterkiem auta, koło którego parkujemy, kręcimy kierownicą do oporu, tak żeby koła się oparły. Nabieramy kąta odpowiedniego do ilości miejsca.
ten kąt jest zależny od ilości miejsca, które mamy między zaparkowanymi pojazdami, bardziej szczegółowo na lekcjach w szkole kierowców turbo. Gdy nabrałem prawidłowego kąta, prostuję koła, czyli półtorej obrotu kierownicy i mam wyprostowane koła. Jadę na tych kołach do momentu, kiedy w lewym lusterku zniknie mi krawężnik i wtedy, jak mi zniknie krawężnik, rozpoczynam kręcenie. Ja w tym momencie zasymuluję najechanie na krawężnik, żeby pokazać Wam tą korektę, o którą Wam chodzi. Zaczynam kręcić, ale to kręcenie jest niedostateczne, czyli koło lewe oparło mi się, tylne lewe oparło mi się o krawężnik. I teraz, żeby nie zepsuć tej korekty, to bardzo ważne, zmieniamy bieg na bieg numer 1 i teraz, żeby ta korekta wyszła w sposób prawidłowy, musimy pamiętać, możemy w miejscu dokręcić koła w lewą stronę do oporu, jak kierownica się oprze. I wtedy, proszę Państwa, to ma sens. Auto podjeżdża do przodu, czyli wykonujemy korektę. Jedna korekta toru jazdy w trakcie parkowania nam przysługuje. Tak? Ustawiamy auto. O. I w taki sposób wykonaliśmy parkowanie równoległe, prawidłowo, zgodnie z przepisami i z zastosowaniem tej jednej korekty, która zgodnie z przepisami nam przysługuje. Żeby wyjechać, to trzeba zwrócić uwagę na to, że nie robimy nic z kierownicą, tylko zostawiamy kierownicę skręconą, tak jak wykonywaliśmy korektę i na tej, w taki sposób skręconej kierownicy wracamy do punktu przed korektą i dopiero wtedy prostujemy koła i wyjeżdżamy z pola parkingowego. Jazdy i wyjeżdżamy. Chcę również zwrócić uwagę, że przy metodzie nabierania kąta odpowiedniego do ilości miejsca gabaryt pojazdu nie ma znaczenia. Metr od stanowiska, żeby nie za daleko, bo to wszystko będzie miało wpływ na kąt, który będziemy nabierać w trakcie parkowania. Kąt odpowiedni do ilości miejsca, czyli w lewym lustereczku, powiedzmy, o. Popatrzcie, ciężarówka o długości 8,5 metra i ta sama metoda. Pachołki na placu to nic innego jak reflektory aut na drodze. Druga tyczka z tyłu. Tak. I... Dokładnie, popatrzmy, idealnie jest. Idealnie. I wyjazd przodem. Prawidłowo wykonany manewr. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. W następnym filmie na czynniki pierwsze rozbierzemy parkowanie prostopadłe przodem i tyłem. Zapraszam do oglądania.